Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Mariangelo z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na obejrzenie partii w czasie rzeczywistym. Partia, która ma miejsce, jest rozgrywana w trakcie turnieju, naszego wewnętrznego turnieju na tutaj portalu czeskom. Klub Mariangelo Club ma swoje święto. Tutaj gramy o główną nagrodę, czyli dla zwycięzcy jest t-shirt. T-shirt, który tutaj zaprojektowałem własnoręcznie, można powiedzieć. W tym wypadku mamy tutaj lidera, Julek, moi drodzy, 7-7-2-7, 6 punktów na 6 rund, więc to jest absolutny faworyt w tym turnieju. Natomiast jego rywalem jest silnie grający Thinker Teacher, który tutaj często na Mariangelo Club na Facebooku grupie się udziela bardzo fajnie, merytorycznie. No i tak, jak widzicie, partia, moi drodzy, już ma 16 posunięcie. Ja nie będę tego przewijał na razie, bo tutaj panowie grają bardzo szybko. To są szybkie szachy, to są błyskawiczne szachy ze względu na to, że to jest tylko 5 minut na posunięcia. Malutko czasu, trzeba grać intuicyjnie, trzeba grać szybko, nie ma czasu na liczenie wariantów szczegółowe. I jakbyśmy mieli podsumować pozycję, to wygląda na to, moi drodzy, że mamy przeciwległe roszady. Materiał jest mniej więcej równy i teraz tak, która ze stron dobierze się do króla przeciwnika szybciej. Proponowana jest wymiana wież, tutaj mamy bardzo dobry ruch, goniec G5, związanie skoczka, ale to oczywiście nie jest problem duży, bo ten skoczek jest broniony. Wymiana wież nastąpiła na polu D1, teraz tak naprawdę trzeba coś pomyśleć z tym skoczkiem. Oczywiście skoczkiem można odejść, tylko tak, gdzie? No chociażby tutaj, na C6, dlaczego by nie? No i król, moi drodzy, rusza na F1. Czyżby już król białych przygotowuje się do końcówki? Czyżby to już jest ten znak, ten sygnał, że trzeba króla tutaj centralizować? No może troszeczkę za wcześnie? Nie wiadomo. Problem był, moi drodzy, z pierwszym rzędem, obroną pierwszego rzędu. Teraz król tak naprawdę broni pola 1. Wieża może śmiało puścić pole D1. O to tutaj chodziło z ruchem król F1. No jak widzimy, moi drodzy, materiał wyrównany, pozycja, no, można też powiedzieć, że koło równej. Stockfish tutaj pokazuje, że delikatna przewaga dla czarnego, chociaż ja tutaj się nie zgodzę. Ja myślę, że to jest koło równej. Goniec zostaje poprawiony, moi drodzy. Goniec na D6, bardzo aktywny na przekątnej, blokuje tutaj wieżę białą, która chciałaby w pewnym momencie dogodnym pojawić się na D8, być może z matem, jeżeli skoczek i wieża opuściłyby dotychczasowe placówki. Jedno jest, moi drodzy, pewne. Tutaj remisu nie będzie. To są gracze ostrzy, to są gracze, moi drodzy, dobrzy. To jest tylko 5 minut. No w tej chwili już kontrola czasu pokazuje wam, że znacznie mniej niż 5 minut. Padł ruch skoczek E2, moi drodzy. Tutaj król D7, ciekawe posunięcie. No i tutaj korzystają ze związania. Białe grają goniec F4. Nacisk jest, moi drodzy. O, wieża broni E6. Jak widzicie, punkty muszą być wszystkie bronione. Te, na które są wielkie naciski. Być może król zaraz na spokojnie 7. Jest taka możliwość po odbiciu. No, przejdziemy do końcówki. Być może remisowej, być może nie. Skoczek, prawdziwy bohater. Trzeba to wybić. Nie można tolerować tego skoczka. Niestety. No i w tym wypadku. Co grać, moi drodzy? C5 nawet przychodzi do głowy. Nie, może H5 jakieś. Przepraszam, H5 miałem na myśli oczywiście te posunięcie. A jednak wymiana materiału i przechodzimy, moi drodzy, do końcówki. Być może równej. Być może remisowej? Nie, tutaj żadna wymiana wież, mówi Thinker Teacher. Gra szacha, no i być może teraz będzie powtarzanie pozycji, kto wie. Bicie, bicie, który król będzie szybszy? Czarny król będzie szybciej, moi drodzy, w centrum, co oznacza, że będzie troszeczkę aktywniejszy w końcówce. O, no właśnie, dobrze, i o to chodzi, moi drodzy, białe nie powinny chcieć tego wymieniać, ale białe być może wezmą chętnie remis tutaj z liderem naszym obecnym. 6 punktów na 6, no istny potwór z tego Julka szachowy, bardzo dobre posunięcie F5, zmusza wieżę do odejścia. Wieża, moi drodzy, no gdzie? Być może na H4 mogła zagrać, też było ciekawie. Wieża troszeczkę bardziej pasywnie na E3, no ale jednak swoją piersią tutaj bohatersko króla broni. Czarny, jak widzicie, chce wymienić wieżę, ale król, moi drodzy, podchodzi i być może zaraz białe będą gotowe na wymianę wież. A jednak tutaj czarne, moi drodzy, król D6. Jak widzicie, aktywacja króla jest bardzo istotna w końcówce. O, stopujący ruch, moi drodzy, tutaj F4 padł ze strony białego. No i teraz tak naprawdę można to wybić. Można to wybić, podejść królem, ale nie. Najpierw jeszcze panowie tutaj zabierają sobie cenne pola, gdzie król nie będzie mógł niestety dostać się. Jak widzicie, bardzo fajnie, przemyślanie tutaj dzieje się to wszystko. Tak, wymiana wież nastąpiła, no i król rusza po piona. Być może też tutaj, chociaż nie, tutaj to wtedy król szedł po piona z A7. Jak widzimy, król przytula się i tutaj oczywiście król nie ma racji bytu. Piony odcinają wszelkie możliwości poruszania się królem w tę stronę, no i zdobywają przestrzeń białe. Bardzo fajna partia, dobrze, że trafiłem. Runda 7 w naszym turnieju, 12-rundowy, moi drodzy, gdzie, przypominam, nagrodą główną jest koszulka z logiem Mariangelo Club. W następnym
występuje o wymiany. No, pozycja powiedzmy sobie koło równej. Moi drodzy, mówiłem, że tu remisu nie będzie, bo gracze są dobrzy, gracze grają ostro, aczkolwiek tu wszystko na razie zakrawa na pozycje remisowe. No co, być może B5 można dać szacha, być może można zagrać H6 na spokojnie. Jak widzicie, materiał jest idealnie równy, pozycja króli względnie równa. Tutaj króle będą stać na straży, aby któremuś przypadkiem nie udało się przedrzeć, ale tutaj biały rusza, szybko zostaje zgaszony szachem, odbicie. No i co? Propozycja remisu pada ze strony Finkera Teachera, ale Julek mówi nie, odrzuca możliwość remisowania. On myślę, że jest pewny tutaj, że może zagrać na wygraną. Czeka na błąd, no bo przy tutaj bezbłędnej grze jest remis, moi drodzy, pokazuje tak to tutaj ocena. Zwróćcie uwagę sami zresztą. O, tutaj jakbyście się przyjrzeli, no, słabo to widać. Co prawda jest 0-0-0, czyli godzina 0 nastała. No nie wiem, tutaj chyba się nie przedrze czarny. No właśnie, remis został, moi drodzy, przyjęty. Taka partia. Zwróćmy tylko uwagę na początek, który nam tutaj uciekł. Ciekawy wariant. Z pionem, moi drodzy, na C3. Można było rozwijać oczywiście gońca. Gdzieś tutaj grać, no nie wiem, partię hiszpańską, partię włoską, jakąś partię szkocką. Tutaj mamy wariant z pionem na C3. No i tutaj, moi drodzy, subtelniaczek w postaci D3. Szybciutko jeszcze tej partii się przyjrzymy, bo była naprawdę piękna. Tutaj D5 do centrum, wybicie. Hetman odbija. Oczywiście skoczek nie ma tempa na hetmana ze względu na piona C3. No i tutaj goniec E2. Goniec wszedł tutaj na G4. Roszada i długa roszada. Odważny wybór ze strony, moi drodzy, czarnego. Jak najbardziej logicznie chciałoby się powiedzieć. Skoczek wchodzi do gry tutaj z B na D2. No i już jadą, moi drodzy, jadą ostro, idą agresywnie. 4, wybicie, hetman tutaj nie mógł bić, jak widzieliście, bo oczywiście skoczek odbiłby hetmana, więc skoczek bije E4. No i propozycja wymiany hetmanów, na którą tutaj, moi drodzy, nie przystał czarny, bo zabił skoczka i z odsłony zaatakował bardzo fajnie hetmana. Bardzo tutaj mądry ruch, odejście skoczkiem tak naprawdę i, moi drodzy, tutaj przymknięcie linii D. Bicie gońca tutaj na E2, hetman odbija i teraz tak naprawdę hetmana, wymiana hetmanów wisi w powietrzu. Hetman bije E2, czarne przystały, skoczek bije E2, no i stąd już tak naprawdę pozycja jest nam znana, gdyż komentowaliśmy ją, wysłuchaliście, ja komentowałem ją w czasie rzeczywistym. Dziękuję za uwagę, partia fajna, myślę, podobała się remisowa. Jeszcze tutaj wrócę, moi drodzy, dzisiaj wrzucę coś, jeśli chodzi o pozostałe partie z tego turnieju. Pozdrawiam cieplutko i serdecznie.